Kazanie świętego augustyna biskupa o pasterzach. Zobaczmy teraz, co prawdomówne słowo Boże mówi do pasterzy, którzy pasą siebie samych, a nie owce. Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, a o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie odszukaliście, mocną gnębiliście. Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza. Pasterzom, którzy pasą samych siebie, a nie owce, powyższe słowa ukazują, co lubią, a co zaniedbują. Cóż więc lubią? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną. W tej samej sprawie mówi apostoł. Czy ktoś uprawia winnicę i nie spożywa z niej owoców? Czy pasie ktoś trzodę, a nie posila się jej mlekiem? Widzimy zatem, iż mlekiem trzody jest to wszystko, co lud boże ofiaruje pasterzom do ich ziemskiego utrzymania. O tym właśnie mówił apostoł w słowach, które przytoczyłem. Apostoł, chociaż wolał utrzymywać się z pracy swych rąk i nie szukał wcale mleka owiec, to jednak mówił jasno, iż ma prawo korzystać z mleka trzody oraz że Pan tak rozporządził, aby ci, którzy głoszą Ewangelię, z Ewangelii żyli. Stwierdza więc, iż inni apostołowie korzystali z tego prawa które im było nadane, a nie przywłaszczone. Paweł uczynił jednak więcej. Nie przyjął nawet tego, co mu się należało. Paweł dał to, co powinien, inni jednak nie wymagali tego, czego nie powinni. On uczynił więcej. Może to właśnie jego wyobrażał ów człowiek, który zaprowadziwszy chorego do gospody, powiedział właścicielowi: jeśli co więcej wydasz, ja oddam Tobie, gdy będę wracał. Cóż więcej należałoby powiedzieć o tych, którzy zrzekają się mleka trzody? Są bardziej miłosierni, albo raczej wspaniałomyślniej sprawują dzieło miłosierdzia. Tak właśnie potrafią, a co potrafią, to czynią. Tacy godni są pochwały, ale tamci nie zasługują na nagane, bo i sam apostoł nie pragnął darów, pragnął bowiem, aby owce były płodne i nie pozbawione obfitości mleka.